Siemanko, cześć, witajcie w kolejnym moim vlogu. Dzisiaj mam 26 marca, poniedziałek, po godzinie 14. No a dzisiaj, jak możecie zauważyć, wywożę obornik od rana samego, bo woziłem też w sobotę, no ale nie udało mi się wszystkiego wywieźć na pole. Tutaj, jak możecie zauważyć, już sporą część wywiozłem. Tutaj przed chwilą ładowarką sobie podwaliłem, tak żeby móc tutaj wjechać rozrzutnikiem, no bo jak widzicie, no nie jest za ciekawie ładować tutaj. Wcześniej było trochę inaczej, tu się podjeżdżało ciągnikiem z rozrzutnikiem, tam się z cyklopem ustawiałem na boku i jakoś tak ładowałem z jednego boku na drugi bok na rozrzutnik. No ale teraz lepiej jest tak, bo już się wygarnęło jedną część. No i tak, żeby nie bawić się z tym, tak sobie ładuję. No jak widzicie, 40-60 po remoncie jest zapięta do cyklopa. No, ledwo co wymalowana, odrobiona, a już cała ugnojona przy cyklopie. No bo tamta stoi, wiecie, w garażu, no i miała wozić szambo, gnojówkę, no i niestety no nie ma czasu na te rzeczy, ale wiecie, ona też nie, tamta nie ma opon, a ta ma akurat, więc idealnie pasuje tutaj do cyklopa. Też mi tutaj ktoś pytał się, czy wstawię szybę do tyłu. No jak wiecie, no nie bardzo tutaj wstawić szybę ze względu na to, że ona tutaj pracuje przy cyklopie. No i ta szyba by mi przeszkadzała, no prędzej czy później bym ją pewnie wybił albo coś by innego się z nią stało przy takim ciągłym otwieraniu, zamykaniu i ogólnie abym się tu opierał i coś by się stało, no to nie bardzo. Dlatego tej szyby nie będziemy stawiać, choć szyba jest. Jest szyba, tylko no urwał się tam jeden zawias, a z tej strony też chyba urwał, czy odcięte, już nawet nie pamiętam, no bo to już nie za mnie. Mam nadzieję, że poprzedni vlog z odwiedzin dealera Hempest z John Deere'a wam się spodobał. No i mam dla was, jak to powiedzieć, kolejne niespodzianki ze względu na to, że no coś takiego jeszcze pojawi się z 3 vlogi, mam nadzieję. Jeden to jest pewne, ale chyba jak się uda, to jeszcze z 3 vlogi powstaną takie z czymś podobnym. No bo też będziemy jeździć dalej, patrzeć za innymi markami ciągników, a także maszyn, także na pewno powstaną kolejne vlogi z tego, a także no będzie jeszcze inna niespodzianka, o której no nie będę nic wspominał, ale będzie coś na pewno. Coś na pewno będzie, coś związane właśnie do gospodarstwa, ale nie będę nic na razie mówił, nie ma co. Zobaczycie sami, także śledźcie kanał. Na poprzednim właśnie, no nie poprzednim, bo w wcześniejszym vlogu z pokazu, jak ta 40-60 wygląda po remoncie, nie pokazywałem wam dokładnie cyklopa, no bo cyklop został obmalowany, jak widzicie, wcześniej był jasno szary, co można zobaczyć na poprzednim niech vlogach z tamtego roku, bo też był nagrywany przeze mnie, też robiłem vloga, jak nim ładowałem. No a teraz został pomalowany na ciemniejszy szary, no i elegancko teraz wygląda, pięknie, nie jest taki wyblaknięty. No i tutaj jeszcze chciałem pokazać wam, zanim tutaj przejdę do ładowania, że ciągnik dostał nowe odblaski po jednej i po drugiej stronie i z tyłu tak samo są już nowe odblaski. Bo wiem, że wiele osób tam pisało, no ciągnik po remoncie, a nie stać było, czy coś tam z tymi odblaskami, no wszystko powoli, a nie tak od razu. Także odblaski zostały nowe zakupione, także żeby się nikt nie czepiał, bo to wiadomo, ludzie tacy niektórzy są, że się czepiają i tyle. Tyle po prostu mają do gadania na tych, że tak powiem, YouTubach, żeby ino komuś dogryźć. Dam więcej gazu. Ten vlog miał być nagrany w sobotę, tak samo jak z wywozu obornika New Hollandem, ale niestety nie udało się, bo odwiedziło mnie
dwóch kolegów, którzy również nagrywają na internety, na YouTube'a, także chciałbym ich bardzo serdecznie pozdrowić. Także pozdrawiam Wilku Agrikultury, no i Agropol, agrorol.pl, przepraszam. Tak się tu zajmuję tym obornikiem, no i też tak agrorol.pl, także dziękuję wam bardzo, że wpadliście. Także samemu nie robiłem. Można wpadać do nich na kanały, obejrzeć sobie, bo nagrywali, jak woziłem w sobotę. Także kto chętny, to zapraszam. A ja postanowiłem, że nagram dzisiaj, bo mam akurat więcej czasu. O, już mi ją podnosi. O, spokojnie. Nagram dwa vlogi, jeden z ładowania, drugi osobny z wywozu. Bo nie uda mi się tak nagrać od razu jednego i drugiego. Także następny vlog będzie z wywozu, gdzie wywożę na pole. Opowiem wam trochę, jakie awarie mnie spotkały w rozrzutniku w sobotę, a także dzisiaj, bo dzisiaj też się nie obyło bez niespodzianek. W sobotę u cyklopa, jaką miałem niemiłą niespodziankę, to to, że urwał mi się jeden ząb. Zaraz wam może nawet pokażę. Jeden ząb tutaj od tego chwytaka mi się urwał. A dzisiaj urwał mi się drugi. Także trzeba było zespawać. No i dzisiaj, bo wstałem tak gdzieś godzina przed siódmą, szósta coś. Sporo przed siódmą. Sporo przed siódmą, no bo mówią, mówią deszcze, a dzisiaj jest jakby ten ostatni dzień, żeby dowieźć ten obornik i skończyć, no i zacząć orkę, no i zaorać go, przyorać od razu. Dlatego też nie szłem dzisiaj do szkoły, choć i tak rekolekcje są. Ważniejsze jest praca w domu, w gospodarstwie. Tu jeszcze trochę doładuję, no i cofnę sobie i New Hollandem, i 40. I wam zaraz pokażę. No i dzisiaj tak sobie podjechałem, naszykowałem sprzęty, zalałem. No i pierwsze co, to wziąłem New Hollanda, podjechałem, ustawiłem się. No i później biorę i ten cyklop. O, gnojówki. Ta gnojówka ma być właśnie wywieziona, miała być dzisiaj, ale brat nie ma czasu. Sami zobaczycie później dlaczego. A nawet może na jego kanale zobaczycie, dlaczego nie miał czasu wywozić. Kurde. No i tak, podjeżdżam cyklopem. Już wszystko fajnie, pięknie, uśmiechnięty, no bo robota. Będę sobie woził. A tu co? Kolejna wpadka. Zabezpieczenie od bolca zginęło. No i tak nie wiedziałem, czemu mi ten chwytak, no te zęby tak nie ściskają się do końca. Co się dzieje? Bo cały czas tłok podczas zamykania zębów brał się i wiął na jedną stronę. O, o kurde. Wiął się na jedną stronę. Wiął się na jedną stronę, przez co, zaraz wam tu pokażę, wiął się na tą stronę, przekrzywiało go, lub na tą, i po prostu już dalej nie chciał chycić. Jeśli było
przy oborniku. Tak już chciał złapać obornik, to już się nie dało, no bo tutaj zabezpieczenie mi zginęło, wyleciało, no i założyłem następne, no to znowu następne mi gdzieś ucięło, coś, jakiś napór był za bardzo i się urwało, no i teraz dałem takiego porządnego gwoździa. Teraz się jak na razie trzyma, mam nadzieję, że coś z tego będzie. Jak widzicie, Ursus, polska moc, naklejka. A tutaj dzisiaj właśnie też urwał mi się następny ząb, także dwa zespawane są już. Mam nadzieję, że się nie urwią. Tutaj się trzeci znowu urywał. Także jak sami widzicie, same problemy się dzieją. Ale tak jest. Tak jest w gospodarstwie. Problem za problemem. Zawsze coś. No ale nie ma się co dziwić, to ciągle chodzi. Tak z tym jest. Tylko sobie cofnę. Dobra. Nie chcę za bardzo też, żeby tam nie uwadzić, cofać, ze względu na to, że dobra, że tu mam tą, co brat zrobił na światła. Nie wiem, jak wam to wytłumaczyć. O kurde. A, jakoś się tam poradzę. Mam nadzieję. Brat zrobił specjalnie na... Dobra, dalej nie cofam, bo się boję trochę, żeby później jakoś wyjechać tym rozrzutnikiem, żeby tu nie uszkodzić sobie niczego. Jednak mam gdzieś taką listwę, brat przyspawał, dorobił. W sumie mogłem nawet i nie cofać. Cofnę. Dorobił specjalnie, żeby było, że rozrzutnik ma światła, bo tak to oryginalnie nie wiem, czy była, czy nie było. My woleliśmy zrobić w razie jakichś problemów, gdyby policja na drodze, wiecie jak to jest. Teraz zresztą u nas z tą policją same problemy, bo no jeżdżą, sprawdzają trzeźwość, no i tak jest trochę tej obawy. Wszystko ścieka z rozrzutnika, a niech lepiej ścieknie tu niż na drodze. Dobra. O, dobra, elegancko. Tam mi zostało na pole jeszcze wywieźć półtora rozrzutnika, także ten, jak wywiozę jeszcze jeden, to się już gdzie indziej ustawię. Ja se tam spokojnie będę dowoził. W sobotę wam powiem, no woziło się tak trochę nie za ciekawie. No bo po tych roztopach tego śniegu to w polu strasznie mokro. Pewnie wiele osób się spyta, czemu nie siejemy nawozów, czemu nie ten, nie zaczynamy z nawozami, no bo tak jeszcze nie sialiśmy, ale mamy gdzieś, że tak powiem, nie potrzeba nam kolein w polu, żeby narobić dziadostwa, później wyciągać się, bawić. Akurat w tamtym roku nie dowieźliśmy na jeden kawałek pola, bo już się nie dało. Dlatego teraz akurat jest czas, żeby to zrobić. I co wam tu jeszcze mogę powiedzieć? Akurat ten gnój, obornik, sorry. No tak gnójnie wszystkim pasuje. Chociaż ci co ze wsi inaczej trochę tak podchodzą do tego, to mówią gnój normalnie, a niektórzy, niektórym to przeszkadza. No ale no spoko, rozumiem. Dlatego niech będzie, będę mówił obornik. Wybieram tutaj z przodu ze względu na to, że no tutaj jest to nasza taka inwestycja, ten beton będzie lany. Akurat ładnie się ujeździł teraz przez to wszystko.
ale tu nie ma co się martwić, że na przykład jeszcze jest tego, że gnoju czy błota tam się nawiezie na ten kamień, bo i tak jeszcze będzie tego kamienia dowożone. No i dopiero zrobimy zbrojenie i to wszystko, także spokojnie, ze wszystkim damy radę. Bardziej tam też cofać nie chcę, chociaż to chyba cofnę, bo nie ma jak stąd wybrać. Tak, chyba se cofnę jeszcze bardziej, żeby doładować, bo na ten tył. A nie chcę, kurczę, żeby... O, już jest ciasno. Jakoś zbytnio się z tym nie mordować później z tym wyjazdem. Ale no co już jest. Damy radę, zawsze się dawało radę samemu, to teraz się też da radę. Jak to? O! Już będzie jakaś fotka na miniaturkę. Jak powstają fotki na miniaturkę u AgroMax z YouTube. Sami możecie zauważyć. A. Drugiej takiej sytuacji może już nie być. Tak to się mówi. Ja pierniczę.